zawodnik. Szymon Samarajczyk, Akademia Gorilla Żyrardów. A już filmik. Sport jest moją największą odskocznią od problemów i od moich kryzysów ogólnie życiowych. Od tego, co mi siedzi w głowie. Wtedy idę na trening i wszystko wyładowuję. W treningi wkładam maksimum, mogę powiedzieć. To mój jeden tak naprawdę największy cel w życiu. I wiem, że w tym mogę coś osiągnąć. Siemanko, jestem Wiktor. Kickboxing trenuję około 3 lata. Zapraszam wszystkich na moją walkę 29 października. Zostawię tam serce. Długie jest to wejście Wiktora Dmochowskiego do ringu, no ale trzeba mu to tutaj oddać. To jest walka wieczoru, to jest jego czas, to jest jego publiczność. No ale zadanie będzie bardzo trudne. Szymon Samorajczyk, zawodnik Akademia Gorilla Żyrardów. Za chwilę usłyszą Państwo o obu zawodnikach, a więc oddajmy jeszcze chwilę anonserowi. Wieczoru mam ogromną przyjemność w narożniku niebieskim powitać reprezentanta Akademia Gorilla Żyrardów, brązowego medalistę Pucharu Polski, 32-latka przed Państwem, Szymon Samorajczyk! I jego rywal w narożniku czerwonym, walczący pod ostrołęcką banderą, 20-latek, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów, mistrz Warszawy K1, walczący również dla organizacji HFO. Wiktor Dmochowski! No i zostało tylko to, co najlepsze, to, co najciekawsze, przynajmniej w teorii, ale wierzę, że tak dokładnie będzie. Walka wieczoru, doświadczony Wiktor Dmochowski, Fight Academy Ostrołęka, zawodnik
który no wiele ciekawych walk już stoczył, i Szymon Samurajczyk, walczący na bardzo wysokim poziomie, zawodnik Akademia Gorilla Żyrardów. To będzie, wydaje mi się, K1 w naprawdę iście profesjonalnym wydaniu. Zaczyna od niskich kopnięć. Dmochowski poszedł wysokim kopnięciem, ale widzimy, tu już będą wysokie kopnięcia fruwały, tu już będą różne techniki stosowane i to będzie walka, która będzie mogła nam się na pewno tutaj gdzieś w pamięci odłożyć i będziemy do tej walki wracać, ale oby tak było, zawodnicy muszą dać z siebie wszystko i pięknie wchodzi teraz Dmochowski akcją z trzech ciosów pięściarskich i dwóch kopnięć. I teraz znowu middle kick i wysokie kopnięcie. Odpowiedział teraz Samurajczyk kopnięciem. Ja mam wrażenie, że Szymon Samurajczyk to co najlepsze jeszcze szykuje, jeszcze zostawia. I teraz kopnięcie pod prawy łokieć. No teraz próba tej obrotówki nieudana. Tak jest, tu było wyślizgnięcie. Zerwał się od razu do rywalizacji Szymon Samurajczyk. Ale dobry, dobry, kapitalny początek rywalizacji Wiktora Dmochowskiego. Naprawdę dobry początek rundy w wykonaniu miejscowego zawodnika i nie daje tutaj pola do rozpędu Samurajczykowi. Samurajczyk próbuje już gdzieś tam obrotówki, próbuje różnych technik, ale nie ma na to miejsca zwyczajnie, bo jest po prostu gdzieś cały czas, musi być skupiony na defensywie. No, pod dyktando pierwsza runda Wiktora Dmochowskiego. Brawa dla tego zawodnika. Naprawdę rozegrał to na swoich zasadach. Jest drugie starcie, zobaczymy, czy sam początek nam już tutaj powie, jak będzie to starcie wyglądało. Chyba tak, bo jak na razie widzimy, znowu dobre wyjście Dmochowskiego, ale bardziej aktywny zaczyna być już w tej drugiej rundzie Szymon Samurajczyk. Nie tak pasywny jak na początku, czy też w środkowej fazie rundy pierwszej. Druga runda, no widzimy, dużo już celnych trafień z obu stron na samym początku. Jeszcze jedno kopnięcie. I teraz próba wewnętrznego kopnięcia. Prawy prosty nie doszedł. Za dystansu teraz te dwa ciosy Dmochowskiego. I próba front kicka. Znowu za dystansu Dmochowski. Lewy, prawy Dmochowskiego nie dochodzi celu. I cały czas okopuje konsekwentnie lewą wykroczną nogę Samurajczyka Dmochowski. Teraz świetnie tutaj ten prawy taki rzucony. Prawy taki cep w sumie. No ale odsunął się troszeczkę Samurajczyk. Samurajczyk widać, że no, dużo umie, ale nie ma przestrzeni, żeby swoje akcje zadać. Ładnie gdzieś tam trzyma dystans Dmochowski, nie jest w stanie tego dystansu rozerwać Szymon Samurajczyk i przez to obraz walki jest taki, a nie inny. No dobrze ten pojedynek się ogląda, to na pewno. Czy będzie jeszcze jakiś akcent ze strony Szymona Samurajczyka w drugiej rundzie? Chyba będzie o to ciężko. Jeszcze
jedno, drugie niskie kopnięcie Dmochowskiego i będziemy mieli koniec tej rundy. Tak jest. No i brawa, brawa od ostrołęckiej publiczności, a więc to jest dla nas sygnał, że ich zdaniem Dmochowski wygrywa tę walkę, no i ciężko się nie zgodzić z publicznością. Publiczność w Ostrołęce jest zaznajomiona z kickboxingiem, zna się na tym sporcie, więc jest w stanie dokładnie, trafnie ocenić, jak ten pojedynek wygląda. No i proszę Państwa, ostatnia runda całej gali dzisiejszego wieczora. 24. Kurpiowska Kuźnia Boksu za 2 minuty będzie już prawie historią, bo jeszcze część jakby związana z zakończeniem eventu, ale póki co delektujmy się tym, co nam jeszcze zostało dobrego, a więc niecałe dwie już w tym momencie rundy rywalizacji pomiędzy Wiktorem Dmochowskim, zawodnikiem z Czerwonego Narożnika, zawodnikiem reprezentującym Fight Academy Ostrołęka i Szymonem Samurajczykiem z Akademii Gorilla Żyrardów. No i proszę Państwa, patrzmy, jak tutaj będzie wyglądało to trzecie stać. Oj, teraz za nisko to kopnięcie, ale nie zgłasza tutaj pretensji Samurajczyk, więc walczymy dalej. No ale odgryza się wreszcie Szymon Samurajczyk, wreszcie gdzieś próbuje swoich akcji. Teraz jeszcze raz, no próba obrotowego kopnięcia, bardzo efektowna akcja, no ale to trzeba mieć na to miejsce i czas, to jest bardzo trudna technika. A Dmochowski naprawdę, mimo że ta trzecia runda w moim odczuciu jest najlepsza Szymona Samurajczyka, to jednak bardzo dobrze tutaj przez ten pojedynek, mówiąc tak najprościej, sobie przechodzi. Lewy prosty stopujący, lewy prosty znowu taki stopujący, odpychający i więcej na pewno akcentów ofensywnych w trzeciej rundzie jest ze strony Samurajczyka, ale to na przestrzeni całej walki będzie za mało. No to kopnięcie teraz troszeczkę nie udało się tutaj Dmochowskiemu, bo trafił tam w kolano. I teraz proszę, akcja z 3 ciosów i jeszcze na koniec kopnięcie, próba kolana. Jeszcze jedno kopnięcie, no i wejście ofensywne z ciosami. Jest zmęczony już Samurajczyk, to widać. Próba jakiegoś efektownego finiszu i był taki front kick na bronę. Koniec walki, brawa dla Wiktora Dmochowskiego. On tutaj zwyciężył w tym pojedynku bez wątpienia. Natalią Matuszewską-Kulik. Państwo wręczą nagrody dla uczestników walki wieczoru dzisiejszej gali. Szanowni Państwo, walka wieczoru 24. Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Wiktor Dmochowski! Nagrody wręczają Wiktor Dmochowski, zwycięzcą walki wieczoru. Pan prezydent wręcza pamiątkowe puchary. Brawa dla Szymona Samurajczyka. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników dzisiejszej gali, bo to była naprawdę
fajna impreza, to był świetny event, dużo emocjonujących, fascynujących pojedynków. Za chwilę będzie czas jeszcze na podsumowanie, tymczasem popatrzmy jeszcze na to, co dzieje się w ringu. Wiktor, ja mam jeszcze słowo do ciebie. Zapraszam cię na środek. Tak jest. W narożniku, Wiktor, chodź, jeszcze nie uciekaj. W narożniku legendy tego ringu, Mariusz, Karol, na trybunach. Ludzie, którzy dopingowali ci, a ty zostawiłeś dla nich całe serce. Ogromne gratulacje. Słowo od ciebie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i zawsze będę zostawiał serce w ringu. Świetna walka, której nie można również odmówić Szymonowi. Oczywiście, zrobił swoją robotę, dał z siebie 100%, tak samo. Nic do zarzucenia. Ja widziałem jedno, bawiliście się znakomicie, tak jak państwo, przed państwem. Wiktor Dmochowski!